Cześć, Krysiu. Cześć. Możesz tu przyjść? Ty przyjdź tutaj. Chcę się ciebie poradzić. Posłuchaj. Szanowni Państwo, marzę, aby pracować w najlepszej restauracji w Warszawie. I w związku z tym... No i widzisz, jaka ty jesteś? Ja ci ciągle pomagam, kiedy mnie prosisz, a ty? Staram się napisać podanie o pracę. Zuzia obiecała je przepisać na komputerze w biurze. No wiesz, nie wiem, czy powinieneś ją prosić o to. Pracuję w tej agencji reklamowej dopiero od 2 dni. A wiesz, jak trudno jej było znaleźć tę pracę. Myślę, że nie powinna tego tam pisać. Co będzie, jeżeli ktoś to zobaczy? A nie martw się, nikt tego nie zauważy. A poza tym to drobiazg w porównaniu z tym, co mi ostatnio zrobiła. Każdemu się może zdarzyć. No każdemu. Tylko nie Zuzi, której to się ciągle zdarza. Nie dość, że tydzień temu, składając deskę do prasowania, przetrąciła mi lewe ramię. Wiem. To 3 dni temu niechcący upuściła mi żelazko na nogę. Wiem. A chcesz zobaczyć, co zrobiła mi wczoraj klamką, kiedy otwierała drzwi? Nie chcę. Nieważne. Posłuchaj, tak może być? Szanowni Państwo, moim marzeniem jest pracować w najlepszej restauracji w Warszawie i w związku z tym pozwalam sobie ubiegać się o pracę u Państwa. Z poważaniem, wierny i oddany Państwu, Jacek Przypadek. Nie uważasz, że to jest szyte trochę grubymi nićmi? Krysiu, nie ma nic złego w przesadnych pochlebstwach. No, pod warunkiem, że są szczere. Jeżeli uważasz, że to ci coś da, to pisz. Musi dać. Ja to wysyłam do każdej restauracji w mieście. Moim marzeniem jest pracować w najlepszej restauracji w Warszawie. Rozpakuj to w międzyczasie. Krysiu, ale ci było genialnie w pracy. Jestem taka szczęśliwa, że udało mi się ją załatwić. Nie ma nawet porównania z tamtą. W tamtej to musiałam tylko siedzieć i pisać na komputerze, a w tej... się tyle dzieje. Muszę ci opowiedzieć, co się dzisiaj stało. Co? Opowiadaj. Wyobraź sobie, że kiedy właśnie podawałam kawę mojemu nowemu szefowi, panu Chudzigowi, do jego gabinetu, przed ten słynny model Laurentiusz. Co? Ty podawałaś kawę swojemu nowemu szefowi? Nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedy Laurentiusz wszedł... A on nie może sobie sam przynieść kawy? Ma nogi w gipsie? Nie wiem. Nie zauważyłam. No więc kiedy Laurentiusz wszedł... To dlaczego mu podajesz kawę? No Krysiu, o co ci chodzi? Jestem przecież jego sekretarką. No to co? No jak to co? To należy do moich obowiązków, tak jak pisanie na komputerze, odbieranie telefonów, przynoszenie jego rzeczy z pralni. Ty odbierałaś mu rzeczy z pralni? Zuziu! No to teraz ci tylko pozostanie bieganie po sklepach w poszukiwaniu prezentu dla jego żony. A nie, to już wczoraj zrobiłam. I to pewnie w trakcie twojej przerwy obiadowej, czy tak? A skąd? No to przynajmniej. W trakcie przerwy obiadowej pojechałam mu umyć samochód. Co zrobiłaś? Co zrobiła? Nie uwierzysz, co Zuzia robi teraz dla swojego nowego szefa. No Zuziu, no jak możesz, no. Przestań się śmiać, to jest poważna sprawa. Wyobrażasz sobie? Podaję mu kawę, myję samochód, odbiera rzeczy z pralni i kupuję prezenty dla żony. To są typowe zajęcia sekretarki. Co ty powiedziałeś? No taki już los sekretarki. Słucham? O, przepraszam, właśnie zacząłem obierać ziemniaki. A sprawa. Zuziu. Uważam, że powinnaś się nauczyć czasami mówić nie. Czasami? Moja mama mówi, że powinnam zawsze mówić nie. Nie żartuj. Obiecaj mi, że powiesz mu jutro, żeby sam sobie robił kawę i sam biegał za swoimi sprawami. Kryciu, szefowie tego nie robią, od tego mają sekretarki. Widzę, że musimy poważnie porozmawiać. O czym? O szacunku dla siebie samej. O ludzkiej godności i o profesjonalizmie. To dobrze. Przynajmniej nie będziemy mówić o mojej pracy. Halo, tu sekretariat prezesa Chudzika. A, to ty, Krysio. Nie, jeszcze mu nie powiedziałam. Oj, no bo jeszcze nie przyszedł. Powiem mu wszystko tak, jak mi kazałaś, że nie będę mu więcej przynosić kawy. Nie będę mu odbierać rzeczy z pralni. Aha. O, właśnie przyszedł. To cześć. Dzień dobry, pani Danusiu. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, pani Zuziu. Dzień dobry, panie prezesie. Dobrze, że pan przyszedł, bo ja właśnie chciałam z panem porozmawiać. Może to nie jest dla pana takie ważne, ale... To dla pani.
Ale... Chcę, żeby pani miała dzisiaj miły dzień. Dziękuję. Są piękne. Aha, i pani Zuziu... Tak, oczywiście, zaraz podam panu kawę. Pomóc? To może ja pani pomogę. To było bardzo interesujące. Ej, czy zastałem panią Zuzię? Jestem jej dobrym znajomym. Proszę, niech pan usiądzie. Wyszła na chwilę. Dziękuję. To było bardzo interesujące. Tam! Niech pan usiądzie na kanapie. Przepraszam, pomyliłem się. O, cześć Jacek, dobrze, że jesteś. Już ci dokończę. Nie do wiary, jak te kłamstwa dobrze wyglądają napisane na komputerze. Pani Zuziu, co z moją kawą? O, przepraszam, panie prezes, jest tutaj i ja kończyłam właśnie coś pisać. W związku z tym pozwalam sobie ubiegać się o pracę u państwa. Co to, szuka pani innej pracy? Nie, mój kolega szuka, to dla niego pisałam. Pisała pani coś dla kolegi w godzinach pracy? Kto pani na to pozwolił? Przepraszam... Ale to zajęło mi tylko chwilę. Przepraszam, to moja wina. To ja poprosiłem, żeby... Chłopcze, ja teraz rozmawiam z moją sekretarką. Zna pani chyba reguły obowiązujące w mojej firmie, jeżeli chodzi o załatwianie prywatnych spraw w godzinach urzędowania? O jakich prywatnych sprawach pan mówi? Może o robieniu panu kawy? Słucham. Albo o odbieraniu pańskich rzeczy z pralni? Jacek, przestań! A może o kupowaniu prezentów dla pańskiej żony? Nie wiedziałem, że to panią tak denerwuje, pani Zuziu. Dlaczego? Wcale mnie nie denerwuje. Bardzo ją denerwuje. Nie zauważył pan, że zatrudniła się tutaj jako pańska sekretarka, a nie jako służąca? Jacek, przestań! I jeszcze jedno. Czy mogę panu zasugerować, żeby od dzisiaj pan sam sobie przynosił kawę i sam biegał po mieście za swoimi sprawami? Uważam, że przydałoby się panu troszeczkę więcej ruchu. O, żartuję! On tak zawsze żartuje. Uważam, że pan ma świetną linię. Jeżeli pani jest taka niezadowolona z tej pracy, jest pani Zuziu... Jest bardzo niezadowolona. Może mi pan wierzyć. Ach tak, jest. W takim razie proszę jej powiedzieć... Proszę, przestańcie! Panie prezesie, jeżeli chce mi pan coś powiedzieć... To niech pan to mówi mnie, a nie jemu. Ma pani rację. Też tak uważam. To dobrze. Pani Zuziu, zwalniam panią. No, przynajmniej już się nie będzie więcej wykorzystywał, no. Przepraszam, Zuziu. Zanim Zuzia zdążyła się odezwać, on stanął na przeciwko niej, a potem zaczął mówić... Usiądźmy i wtedy mi wszystko opowiecie. A co to opowiadać? Wyrzucił Zuzię z pracy i już to wszystko. To straszne, naprawdę ją wyrzucili? O, Zuziu, tak mi przykro. No już, już, nie zwalaj tylko całej winy na siebie. Dlaczego mam zwalać całą winę na siebie? Dlaczego nie? Przecież to ciebie diabeł podkusił, żeby ją podjudzać przeciwko jej szefowi. Przepraszam, ja jej do niczego nie podjudzałam. Ja jej zasugerowałam tylko, żebym powiedziała, że... Że nie będzie robić za niego kawy, odbierać jego rzeczy z pralni, biegać za niego po sklepach. Hm? I dlatego ją wyrzucił? No. W takim razie masz rację, to moja wina. Przepraszam cię, Zuziu. No już, już. I tak nic na to nie poradzisz. I co się takiego stało, że pisałam Jackowi podanie o pracę? Nie martw się, pomogę ci znaleźć coś innego. Wyrzucili ją z pracy dlatego, że pisała twoje podanie. No, o czym my tu gadamy? Co się stało, to się stało. Nie ma już o czym rozmawiać. Zrobię kolację. Nigdzie nie pójdziesz. Czy ja się mogę wreszcie dowiedzieć, co się tam naprawdę stało? Mój prezes powiedział, że załatwianie prywatnych spraw w godzinach pracy jest sprzeczne z regulaminem firmy. I dlatego cię wyrzucił? Nie, nie dlatego. No widzisz? Puść mnie. Stój. Wyrzucił mnie, bo Jacek mu powiedział, żeby sam biegał po mieście za swoimi sprawami. No. Tak mu powiedział? Jeszcze, że mu to dobrze zrobi, bo on jest za gruby. I to miała być moja wina? To twoja.
twoja wina. Teraz musisz przeprosić. Dobrze, przepraszam cię, Zuziu. Nie, Zuzie. Musisz przeprosić jej szefa. Chyba żartujesz. Ja mam go przepraszać? No przecież on mnie wyrzuci przez okno, zanim zdążę się odezwać. No dobrze, dobrze. No w końcu tylko czwarte piętro. No. Słucham pana, o co chodzi? To ja może przyjdę później. O co chodzi? Chciałem zamienić parę słów z prezesem, ale... Jest pan umówiony? Nie, ale to nie zajmie długo. Muszę tylko na chwilę paść przed nim na kolana, pobić się trochę w piersi i... Nikt nie ma prawa wejść do gabinetu pana prezesa, jeżeli nie jest z nim umówiony. Ale ja tylko na chwilę... Nikt! Nie! Niech pani nie siada. Co takiego? Muszę wyznać, że jeszcze nigdy w życiu nie spotkałem kobiety, która miałaby tyle wdzięku w swoich ruchach. O czym pan mówi? O pani. O mnie? Sposób, w jaki pani wstała z tego fotela, to czysta poezja. Pan to zauważył? Czy zauważyłem? Proszę nie odpowiadać, jeżeli moje pytanie panią urazi, ale czy tańczyła pani kiedyś w balecie? No, nie, właściwie nie, ale miałam kilka lekcji tańca i mój instruktor powiedział mi, że jestem... Jest pani, no oczywiście, instruktor miał całkowitą rację. Czy sprawi mi pani tę przyjemność i zrobi dla mnie kilka kroków? Nie wiem, czy jeszcze potrafię. Współczesne dziewczęta nie mają pojęcia o tym, jak poruszać się z wdziękiem. Mają kanciaste ruchy, chodzą sztywne, jakby kij połknęły. No, ale pani... Ale co pan? Pani to co innego. Pani płynie w powietrzu. No proszę, proszę to zrobić. Przez moment. Pani jest zachwycająca. Widzi pan, trzeba iść o tak. I głowę trzymać wysoko, w górze. Proszę, proszę, niech pani nie przestaje. Jeszcze parę kroków. Tak, jest pani nadzwyczajna, naprawdę, tak. Czysta poezja. No, widzę, że praca sekretarki nigdy się nie kończy. To pan? Co pan tu robi? Czego pan chce? Po tym, co tu zobaczyłem, chyba będzie pan musiał coś dla mnie zrobić, panie prezesie. Tato? Oj, Zuziu, nie przeżywaj tego tak bardzo. No jak mam tego nie przeżywać? Wiesz, jak teraz ciężko znaleźć pracę. Wiem, ale w końcu coś znajdziemy. Tak, słucham pana. Dzień dobry pani. Nazywam się Alfred Chudzik. Czy zastałem panią Zuzię? Panie prezesie, co pan tutaj robi? Wpadłem tylko na moment. Żona czeka w aucie na dole. Chciałem panią przeprosić za to, co się stało i prosić, żeby wróciła pani do pracy. To dlaczego pan od razu nie mówi? Proszę, niech pan wchodzi. To jest moja koleżanka Krysia Drewnowska. Bardzo mi miło. Otóż pani Zuziu, opowiedziałem żonie, co się stało w pracy i ona zwróciła mi uwagę na niestosowność mojego zachowania. Właściwie ona zawsze mi na to zwraca uwagę. To dlaczego jej pan nie zwolni? Przepraszam. Zachowałem się niewłaściwie. Przepraszam panią jeszcze raz i oczekuję pani jutro z powrotem w biurze. No, nie wiem. Po tym, co się stało... No, oczywiście dostanie pani też podwyżkę. Dostanę? To świetnie, to może pan na mnie jutro liczyć. Chwileczkę, Zuziu, nie tak szybko. Mam pytanie do pana prezesa. Znowu zaczynasz, Krysiu. Mam do niego kilka pytań. A nie musisz go nic pytać. Pozwól. Panie prezesie, czy Zuzia będzie musiała panu podawać kawę? Nie. A czy będzie musiała biegać po mieście i załatwiać pańskie prywatne sprawy?
Nie, pani Zuzia będzie robić tylko to, co leży w zakresie jej obowiązków. W takim razie przyjmujemy pańską propozycję. Dziękuję ci, Krysiu, że go zapytałaś. Przepraszam. Hermino, co tu robisz? Pozwólcie, panie, to moja żona. Herminko, to jest właśnie pani Zuzia i jej koleżanka, pani Krysia. Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Przepraszam, ale gdybym wiedziała, że to tyle potrwa, weszłabym od razu na górę, zamiast czekać w aucie. Właśnie wychodziłem, kochanie. Czy powiedziałeś pani Zuzi, że przyjmujesz ją z powrotem do pracy? Tak, pan prezes właśnie jej to powiedział. A może napijecie się państwo kawy? Właśnie zaparzyłam świeżą. A z przyjemnością. To ja państwu podam. Chwileczkę, pani Zuziu. Pozwoli pani, że tym razem ja pani podam kawę. O, to dziękuję. Widzę, że jest jeszcze nadzieja, że on się poprawi i zacznie się zachowywać jak dżentelmen. Chcemy pani podziękować, pani Hermina, za to, że pani wstawiła się u męża za Zuzią. To nie ma za co. My kobiety musimy się trzymać razem. Krysiu, Zuziu, nie wiecie, co się stało? Jacek, to jest pani Hermina. Miło mi, Jacek, przypadek. Mam wrażenie, że załatwiłem ci z powrotem pracę. Co zrobiłeś? A pomogła mi w tym twoja koleżanka z biura, Danusia. Danusia ci pomogła? Tak, kiedy wszedłem do gabinetu, to zobaczyłem, że pan prezes jest nią bardzo, bardzo zajęty. Wiecie, co chcę prosto powiedzieć? Żona prezesa? Pan prezes? No. Właśnie, ja wszedłem do tego gabinetu i poczułem się jak kompletny dureń. Bo zobaczyłem, że to wcale nie jest pan prezes, tylko ktoś bardzo do niego podobny. Tylko niższy, łysawy, bez wąsa. A za chwilę uświadomiłem sobie, że ja jestem piętro wyżej w gabinecie kogoś innego. Ale jeszcze do mnie dotarło, że ja w ogóle nie jestem w budynku, gdzie jest Zuzi biuro, tylko w budynku po drugiej stronie ulicy. A potem zrozumiałem, że ja pomyliłem ulicę i teraz ja już nie wiem, czy to w ogóle było w Warszawie, czy w jakimś innym mieście. To jest... Ostrzegałam cię tyle razy, żebyś skończył te romanse ze swoimi sekretarkami. Herminko, słyszysz, co ten chłopiec mówi? Usiłuję ci wytłumaczyć, że mnie z kimś pomylił. To nie byłem ja. Dobrze cię znam, żeby to była pomyłka, mój drogi. Proszę zejść do auta w tej chwili. Wracamy do domu. Tak jest, kochanie. Może pani zapomnieć o tej pracy. To już nieaktualne. To jest jak najbardziej aktualne. Pani Zuziu, mnie bardzo zależy na tym, żeby wiedzieć, co się dzieje w biurze mego męża. Mam nadzieję, że będzie pani ze mną w kontakcie. Mam rację, Alfredzie? Tak, kochanie. Do widzenia, pani Zuziu. Do jutra, jak zwykle o 8:00. Do widzenia, pani. Nie wiecie o tym, ale on zdradzał również swoją pierwszą żonę ze swoją sekretarką. A skąd pani o tym wie? Wiem, bo to ja byłam tą sekretarką. Do widzenia. Załatwiłem! Wspaniale, wiedziałem, że mi się uda. Ej, chwileczkę, jak to tobie? Przecież to był mój pomysł. No może był i twój, ale to ja poszedłem do biura, żeby z nim porozmawiać. Poszedłeś, bo kazałam ci tam pójść. No ale nie byłoby po co tam pójść, gdyby jej przeze mnie nie wyrzucili. No dobrze, niech będzie pół na pół. Nieważne, najważniejsze, że Zuzia ma od jutra znowu pracę, prawda? Prawda. Nieprawda. Nieprawda? Czy naprawdę myśleliście, że ja wrócę do tej pracy? Dlaczego nie? Przecież twój szef powiedział, że teraz będzie zupełnie inaczej. Jeszcze dostaniesz podwyżkę. Krysiu, jestem sekretarką, a nie szpiegiem. Jakim szpiegiem? No szpiegiem pani Herminy. Gdybym wróciła do tej firmy, ja nie mogłabym na siebie patrzeć. A tak to znajdę sobie nową pracę, w której będą mnie szanować i w której będę mogła sobie patrzeć prosto w oczy. Zuzia. Tak będzie lepiej. Już jest bardzo dobrze. Tak się cieszę, że to się tak skończyło. No to myślę, że powinniśmy to oblać. Otworzę wino. Ja! Ojej, wiem, że to boli, ale nie chcesz chyba, żeby ona robiła tak skomplikowane rzeczy sama. Masz rację, mam ostatnie kieliszki. Wolicie białe czy czerwone? Jakiekolwiek, byle tylko nie zostawiało siniaków. Ojej, przepraszam.